Witam w kolejnej części. Dzisiaj przejdziemy do czegoś nowego, już bardziej zaawansowanego, a mianowicie Ansible. Ansible służy do automatyzacji konfiguracji, tak aby zadania, które przedstawiłem w poprzednim etapie w administracji, żeby nie wykonywać ich manualnie, czy też nie pisać skryptów jakichś baszowych za każdym razem, tylko właśnie, żeby wykorzystać możliwości w tym przypadku Pythona i połączenia poprzez SSH. Ansible jest narzędziem bezagentowym, czyli tutaj łączymy się za pomocą konsoli do środowiska, do Linuxa, czy też do Windowsa, bo Ansible też może konfigurować Windowsy. My się skupimy tylko na Linuxie. I właśnie poprzez SSH, poprzez konsolę możemy się łączyć do systemów Linuxowych i zarządzać nimi. Także przejdźmy do omówienia poleceń Ansible'a. Sobie wpiszemy Ansible i wykonamy tabulację do uzupełnienia, no to mamy informację o tym, jakie są dostępne polecenia. My się skupimy na poleceniu Ansible, Ansible Inventory i Ansible Playbook. No to nie jest szkolenie typowo o Ansible, także no niestety jest tego dość dużo, żeby wszystko omówić, dlatego te trzy najważniejsze polecenia przedstawię. A jeżeli będą zainteresowani, to oczywiście możemy omówić więcej. No dobrze, ale przejdźmy do omówienia, czyli Ansible. Co to polecenie nam robi? No jak widzimy, jest tego dość dużo. Możemy wykonać opcjonalne argumenty, ale do czego najczęściej będziemy stosować? Najczęściej będziemy stosować do tego, żeby wykonywać tak zwane polecenia ad hoc Ansible'a. Polecenie ad hoc wygląda w ten sposób. I tutaj podajemy na przykład host, nazwę hosta. Podajemy inwentory. Na razie to jest takie dummy. Nie mam nic stworzonego. Stworzę to teraz, żeby pokazać, jakie są metody, jak można stworzyć inwentory. Inwentory, czyli zbiór, można powiedzieć, zbiór wszystkich hostów, którymi chcemy zarządzać wraz z ich parametrami, zmiennymi, wartościami. Pokażę wszystko, jak to wygląda. Inwentory. No i tutaj polecenie, jakie chcemy wykonać. Na przykład możemy zrobić i zrobimy sobie, żeby nie było. Jak widzicie, się wykonało, bo podałem localhost i nawet bez inwentory Ansible poprzez swój config zobaczył, że to jest localhost, połączenie lokalne, no i też wykonał to, bo mam dodane klucze SSH. Wykonał to bez żadnego pytania o usera i hasło. No właśnie, jak to się dzieje? Wymienialiśmy w poprzednim etapie wymienialiśmy klucze SSH. Żeby zarządzać maszynami, czyli tymi wszystkimi serwerami, którymi chcemy zarządzać, na których chcemy wykonywać jakieś Ansible'owe playbooki, musimy mieć do nich dostęp poprzez SSH. Najlepiej bez hasła, ale możemy też zrobić to z hasłem. Także, bo tutaj w parametrach
parametrach, jak widzicie, minus k, to tutaj możemy podać hasło. Także tutaj nie będzie, nie ma też problemu, ale najlepiej jest zrobić tak, żeby połączenie było po kluczu SSH bez pytania o hasło. I wtedy nie ma problemów, jak widzicie, się wykonało. Dobrze, od czego trzeba zacząć, jeżeli piszemy playbooki? Co to jest playbook? Ansible playbook, to jest kolejne polecenie. I tutaj konstrukcja jest następująca. Podajemy Ansible playbook. Tutaj jest lista parametrów, które możemy podać. I do tego playbook. Playbook to jest taki gotowy zbiór, gotowy zbiór poleceń, zadań, które chcemy wykonać na danej maszynie. Tak jak przed chwilą pokazałem ten przykład polecenia ad hoc, to możemy to samo napisać w pliku konfiguracyjnym, można to powiedzieć. No, to nie jest plik konfiguracyjny, to jest plik roli i w roli są zapisane taski. Podstawowy plik, taki playbook, to jest taki jeden plik napisany i taki mam gotowy, to pokażę. I on będzie chyba tutaj w Ansible. Tak, i to jest taki plik playbook jednoplikowy. Możemy takie pisać, jeżeli piszemy proste rzeczy, które nie wymagają jakiejś dużej ilości zmiennych. Będzie to czytelne. Przy większym skomplikowaniu playbooka, no niestety taki jeden plik będzie nieczytelny. No jak widzicie, tutaj też jest dużo linii i no można się już pogubić. No ale on nie jest skomplikowany, bo mówię, jak to wygląda. W playbooku podajemy takie jakby najważniejsze zmienne do playbooka, informacje, czyli nazwę playbooka, hosty, na których chcemy wykonywać tego playbooka. Connection. To jeżeli chcecie wykonywać lokalnie, to można sobie ustawić connection local, ale nie trzeba tego podawać. I become. Become służy do tego, żeby powiedzieć Ansible'owi, żeby się stał rootem, czyli zrobił sudo na użytkownika, sudo su na użytkownika root. Dalej są zmienne, które będziemy podstawiać. Zmienne mogą być różne, mogą być proste zmienne, jako stringi. Mogą być też zmienne jako lista. I też może być lista dictionary, czyli key value w liście. Tutaj jest lista, a w liście znajduje się jeszcze key value. No jest typowa lista. Tutaj jest kolejna lista. To jest lista pakietów. Kolejnym punktem playbooka są taski. Jak widzicie, wcześniej wspomniałem o rolach. W pliku takim możemy też pisać role, ale no, role to już jest skomplikowane, podnosi skomplikowanie pliku i już się tego nie powinno się robić, dlatego ja tutaj się skupiłem tylko na taskach, żeby już nie komplikować widoku, a role pokażę, jak się używa przy budowaniu playbooka takiego już na katalogach. Bo możecie sobie wyszukać w readme, w dokumentacji, bardzo dobrej dokumentacji, rozbudowanej dokumentacji dla Ansible'a, gdzie jest opisane,
Dokładnie, takie best practice, czyli najlepsze praktyki tworzenia katalogu dla playbooka. Ja pokażę, jak to wygląda, jak można go stworzyć, taka hierarchia podstawowa. I tak, taski. Taski to jest nic więcej jak te polecenia, które tam wykonywałem. Jako ad hoc, tylko napisane no, w sposób hierarchiczny, razem ze zmiennymi, dynamicznie. I w sposób taki lepiej zaprezentowany. W taskach mamy coś takiego jak Ansible Built-in. To się zmieniło, bo kiedyś nie było tego, ale tam z którąś wersją, już nie pamiętam z którą, bo to nie siedzę tak w Ansible cały czas, ale zmieniło się nazewnictwo i teraz są, kiedyś było tylko file, a teraz jest jeszcze dodane Ansible Built-in. Podejrzewam, że jest to związane od tak, jak tutaj mamy stat, ale to Ansible Built-in. Podejrzewam, że to się zmieniło ze względu na to, że jest dużo zewnętrznych repozytoriów jak Galaxy, z których też możemy no, pobierać jakieś moduły, instalować moduły, taski i wtedy już nie będzie built-in. Built-in znaczy, że to jest no, podstawowa, no nie podstawowa, tylko źródłowy task dostarczony przez Ansible Team. No, chyba to najlepiej tak można wyjaśnić. Nie chcę wprowadzać błąd, bo też się to nie skupiałem. Nie wiem, jak ktoś jest dociekliwy, to niech sobie doczyta. Pokazuję tylko, jak tego użyć, nie? I mamy też staty jakieś. Staty to jest, robimy na plikach, czyli sprawdzamy, czy plik istnieje. A register w tasku na przykład to jest rejestrowanie nowej zmiennej, czyli takie dynamiczne tworzenie zmiennej na podstawie taska. Outputu w sumie z taska. Każdy task ma swój output. Jak sobie przyjdziemy do dokumentacji Ansible'a, a może to pokażę, jak to wygląda. Tworzę dokumentację. Przełączymy się z okienkiem na dokumentację. I tak, mamy tutaj ogólny zarys, jak to wygląda, praktycznie wszystkie wersje Ansible'a. I tutaj jest wyszukiwarka. I co sobie zrobimy? Wyszukamy sobie na przykład tego polecenia naszego Ansible Built-in File Module. No i mamy Manage File and Properties. Możecie sobie to przetłumaczyć, nie wiem, tam z angielskiego na polski, ale no ja się posługuję angielskim, to nie jest to dla mnie problem. Tutaj mamy parametry, które możemy podać do taska, opisane bardzo dobrze. Dokumentacja Ansible jest jedną z najlepszych, z jaką się możecie spotkać. Jakby tak wszystko było opisywane, to człowiek by był dużo mądrzejszy. To jest jak encyklopedia. Atrybuty i przykłady użyć, jak również wartości, które zwracają, czyli destination i path. Tego wszystkiego można użyć sobie w sposób. No to już nie jest tak łatwo, bo nie jest opisane dokładnie. To jest zwracany plik JSON-owy i z tego JSON-a możecie sobie czytać wartości.
Tak jak to zrobiłem tam u siebie. No akurat to było przy stacie. No ale każdy task zwraca tam jakieś wartości i można ich używać jako zmiennych. No widzicie, przykładów jest dużo, podane, wytłumaczone jest to bardzo dobrze. To jest strona docs.ansible.com. No i w sumie główne źródło wiedzy jak dla mnie przy tworzeniu właśnie playbooków. No dobra, to teraz, żeby wam pokazać, jak wygląda, co to jest właściwie inwentory, to jest nic innego jak zrobiłem sobie katalog. I zrobimy sobie katalog Ansible. Ansible Playbooks musi być tak. I zrobimy sobie simple. Simple i tutaj będzie w tym miejscu zrobimy sobie inwentory. Katalog inwentory. I tutaj założymy sobie plik. Main.init na przykład. Jeden pliczek na razie. I sobie założymy pierwszy. Na przykład grupa lekcje. I tutaj sobie wpiszemy, że jest to localhost. Później wytłumaczę, o co chodzi z tymi nie init. Jak widzicie. Użyjemy polecenia move do zmiany nazwy i mamy dwa rodzaje plików, no trzy rodzaje, ale dwa główne rodzaje plików inwentory. Jest to plik ini albo YAML. W prezentacji YAMLowej jest to troszkę ładnie zaprezentowane, ale trudniej do zrozumienia. W pliku ini łatwiej to zrozumieć. Prezentacja też nie jest zła, także no tutaj taki podstawowy to właśnie widzieliście, jak to wygląda. Grupa to jest grupa serwerów, a to jest no, członek tej grupy. No dobra, i teraz, żeby sobie to sprawdzić, to mamy kolejne polecenie, trzecie. Inwentory. I podajemy sobie minus i. Teraz będzie tutaj, bo jesteśmy w katalogu inwentory. I wylistujemy sobie. Jak widzicie, pokazało nam. Nie mamy żadnych host warsów. All children, ungrouped i lekcje. I mamy grupa lekcje z hostami localhosts. No dobra. Czyli to jest taki najprostszy przykład, jaki mogę pokazać. Jak tego teraz użyć? No to bardzo prosto. Przejdźmy sobie do tutaj i teraz wywołajmy polecenie to, co miałem wcześniej. Już nie będę używał localhost, ale użyję lekcje i podam, że to jest inwentory, main ini i hostname.
I widzicie, co się zadziało. Pokazało mi, na jakim hoście zostało wykonane polecenie. No i zostało wykonane. Czyli już użyliśmy tutaj inwentory. I teraz tak, co możemy dodać do tego inwentory, bo to nie jest tylko tyle. Ini. Jeszcze możemy sobie dodać na przykład no oczywiście kolejne hosty, jeżeli byśmy je mieli. Ja niestety nie mam kolejnych hostów. Ale możemy dodać sobie na przykład port, na którym będziemy słuchać, albo na przykład taką zmienną systemową, taką zmienną, no nie systemowo, tylko wbudowaną w Ansible, to jest Ansible host. I tutaj będzie adres IP podany. Co możemy sobie podać jeszcze jakąś zmienną, na przykład no jakaś zmienna albo user, na przykład test. Może to się nie będzie zmienna. Zmienna równa test. Możemy sobie też to zrobić w ten sposób, że czyli tak, mamy hosta i tutaj podajemy do niego zmienne. Przypisujemy zmienne. Możemy to sobie zrobić w ten sposób, że robimy lekcję parse. I teraz tutaj sobie podajemy i na przykład do Nginxa. No i sobie teraz zapiszemy i spróbujemy to wykonać. Inwentory ini, Ansible inwentory. Oczywiście musimy ścieżkę podać prawidłowo. No i nam pokazało, że mamy postwarsy dla localhosta przypisane jako takie. Wszystkie zmienne wypisało. Mamy grupę lekcje z hostami localhost. Jak widzicie, wygląda to ładnie. O co chodzi z tymi grupami? Już tłumaczę. Często jest tak, że jak się tworzy serwery, to mamy na przykład frontend, mamy backend, czasami w dawnych czasach mamy middleware. Może middleware to nie mamy, ale mamy database. Nie będę tłumaczył, bo to może za dużo middleware chodzi. Ale mamy bazy danych. Mamy bazy danych. I no, wystarczy, żeby już nie komplikować życia. Chodzi o to, że frontend używa jakichś innych hostów. Zawsze. Host 1 na przykład. Backend używa host 2. Database host 3 na przykład.
jak chcemy wykonywać. Widzicie, grupy są stworzone. Jak chcemy wykonywać na przykład playbooki, to możemy je wykonać na konkretnych hostach. A w playbooku możemy sobie napisać, że chcemy, żeby dana rola wykonywała się na danym hoście tylko i wyłącznie. Żeby jak wykonujemy jeden i ten sam playbook, ale różne taski wykonają się na frontendzie, różne taski wykonają się na backendzie, różne taski wykonają się na database. Dlatego tworzymy te grupy. No bo wiadomo, no, na backendzie chcemy zainstalować coś innego, na frontendzie zazwyczaj na Nginxy jakieś proxy albo proxy jeszcze zewnętrznie. No i na bazie danych, bazy danych. Aplikacje budujemy zawsze tak, żeby frontend był dostępny dla klienta, ale żeby klient nigdy nie dosięgł backendu, czyli nie robimy backendu na frontendzie. Baz danych tak samo. To też jest część backendu, czyli też robimy to tak, żeby nie było dostępne z internetu. Frontend zazwyczaj jest wystawiony na zewnątrz poprzez proxy albo przez jakieś nie wiem, przez jakieś gateway'e, ale jest dostępny z zewnątrz. No, dlatego tak się tworzy grupy w Ansible, właśnie żeby porozdzielać to, żeby różne taski wykonywały się na różnych serwerach. I teraz tak, czyli mamy inwentory. Mamy pokazane, jak robić zmienne. Teraz budujmy sobie tego playbooka. Mamy na razie katalog inwentory. To teraz robimy katalog role. Teraz robimy sobie katalog na przykład frontend. I teraz w tym frontendzie stworzymy sobie katalog tasks, a w katalogu tasks stworzymy sobie main.yaml. Plik main.yaml musi istnieć. Ansible automatycznie szuka tych plików, żeby wykonać taski. I teraz tak, żeby wykonać coś prostego, z tego, żeby było widać, czy to się jednak wykonuje, to może jeszcze zrobimy nie frontend, tylko lekcję, bo mamy już serwer. Minus P, stworzymy od razu cały zagęszczony i zrobimy sobie lekcję i w tym pliku main napiszemy sobie taska. Wyświetlania hostname'u. No i sobie sięgniemy do dokumentacji, ale oczywiście to będzie Ansible built in hostname. I zrobimy sobie tak, żeby sobie tylko wyświetlić. Built-in hostname nam ustawi. Tech mode to nam tylko ustawi. Hmm.
Nie chcemy ustawiać. To sobie wykonamy built in shell. I nasze polecenie. Nasze polecenie może sobie zrobimy. Hostname i ustawimy zmienne hostname i poprzez polecenie wyświetl hostname i to będzie debug i w debugu sobie zrobimy debug var debug var i będzie hostname std out. No zobaczymy, czy zadziała. Ale mamy właśnie napisanego taska, czyli mamy sobie napisaną rolę lekcję. A w lekcjach mamy taska i w tym tasku mamy plik z zadaniami, które mają się wykonać. No to wykonamy sobie teraz Ansible Playbook minus i nasze inwentory. I playbook. A, no nie mamy playbooka właśnie. Najważniejszego zapomniałem. Vim, to będzie. I zrobimy sobie tak. I będzie name. No, może sprawdzenie roli komplikować hosts i zrobimy sobie all i teraz sobie zadeklarujemy roles. Teraz tak, jeżeli chodzi o deklarację roli. Jest tutaj możemy sobie to różnie zrobić. Bardziej skomplikowanie lub mniej skomplikowanie. Możemy sobie ustawić katalog, gdzie się znajdują nasze role. W te zmienne roles path. Albo jeżeli nie mamy tego, no to musimy sobie ustawić poprzez no pełną ścieżkę. Ale że my będziemy to zawsze wykonywać z katalogu, to sobie po prostu zrobimy to. I to będzie ścieżka. To będzie nam pokazywało ścieżkę. Tu. Roles, lekcje. Możemy sobie ustawić path Ansible roles. Roles path. I wtedy już byśmy się nie musieli martwić, tak, tymi. Gdzie są nasze role. Znaczy nie musielibyśmy za każdym razie ze ścieżki ustawiać, no ale lepiej na początek zapoznać się z jak to działa i jak Ansible to
czyta. Dlatego no, zrobiłem tak. Dobra, i teraz spróbujemy wykonać naszego Ansible. Playbook, minus i, inwentory, i nasz playbook będzie check playbook. Zrobimy sobie minus v. Dobra. I mamy tak. Minus V to jest włączony debug. Tutaj nie może się połączyć. Oczywiście, bo to zdałem, te hosty nie istnieją. One po prostu tak sobie wpisałem. I oczywiście. Polecenie nieznalezione. No nieznalezione, bo literówkę strzeliłem. I sobie wykonamy. No i tak jak widzicie, na tych się nie wykonało. Z tego względu, że no, to są takie dummy hosty, które nie istnieją. Ale wykonało się na naszym lokalhoście. I jest. Changed. No, nic się nie zmieniło, bo to wykonałem tylko polecenie hostname, ale mamy std auta i jest napisane, że to jest szkolenie lokal. To widać tylko z tego względu, że włączyłem debuga. No i tutaj w roli tej debugowej wyświetl hostname. Już nam ładnie pokazuje. Hostname std out, szkolenie lokal. Czyli już mamy nasze konkretne. Czyli to co wam mówiłem, że to co wam mówiłem, że każdy z poleceń tasków zwraca wartości, które możemy zarejestrować pod zmienną, a później tej zmiennej A później tej zmiennej możemy użyć do jakichś celów. Tutaj wykonałem polecenie taska debug, gdzie wartością, którą chcę wyświetlić, debug służy do wyświetlania wartości. I tutaj wartość, którą chciałem wyświetlić, to jest hostname.stdout. Pod tą zmienną, no, tak jak wam mówiłem, to jest JSON i tam ten JSON to wygląda, nie wiem, czy go wyświetlę, może wyświetlę. JSON będzie wyglądał w ten sposób. Jak widzicie, to jest cały JSON. To jest nasza zmienna, ma status, że się zmienił na true, ma polecenie, jakie zostało wykonane, jakaś delta, kiedy się wykonało, failed false, bo się wykonało, nie ma message, nie ma RC, kiedy był start, kod błędu, bla bla bla. I jest nasz std out and std outline. Std outlines to jest no lista elementów, a nam chodzi o std out, czyli pokazanie tego właśnie naszego hosta, czyli to jest std out z polecenia hostname. Jak sobie wezmę hostname, to jest dokładnie to. Tutaj. I to wykonamy jeszcze raz. Jak widzicie, pokazuje nam, ale jak sobie już weźmiemy out i wykonamy jeszcze raz, to już pobiera samo tą wartość tutaj. Jak widzicie, wyświetliło się, pobrało hostname i teraz jeszcze wyświetlę bez debuga. Tutaj jest, że się wykonało, changed i tutaj jest nasz debug. Bardzo ładnie. I to jest pierwszy
pierwszy tak jakby etap zapoznania się. No, już 40 minut stwierdziłem, że troszkę za długie i się może nudzicie przy tym, męczy się rozum, dlatego nie będę robił dłużej niż godzina lekcyjna, czyli 45 minut tych filmów. I tak, jeżeli chodzi o kwestie Vimeo, jeżeli ktoś jest chętny na zapis na lekcję online, czyli no, interakcja ze mną, ja będę dawał zadania i będziemy to robić przez Gita i tak dalej, to wszystko jest aktualne. Zachęcam tam do klikania. Lista jest ograniczona, oczywiście, ale stwierdziłem, że odcinki będę wydawał na YouTubie i będą darmowe i nie będą trwały właśnie dłużej niż 45 minut, z tego względu, żeby no, mózg się nie męczył. Jest to jakaś tam ilość wiedzy do ogarnięcia, także tutaj no ciężko to, żeby pojąć wszystko tak na szybko i spędzić tak długi czas przed komputerem, wiadomo, uczyć się, to jest ciężkie. W pełni to rozumiem. Czyli tak, tutaj skończyliśmy właśnie na tym, na tasku, na pierwszej roli, na pierwszym tasku, na takim najprostszym, bez podawania jakichś zmiennych, bez używania tych zmiennych i bez filtrów i tak dalej. W kolejnej części, bo to Ansible podzielę na dwa, trzy, no, podejrzewam cztery filmy. Pokażę dalsze działania, czyli tworzenie kolejnych roli dla kolejnych serwerów. Zrobimy sobie to już pełne, ten backend, frontend, data, baza danych. Wystarczy jeden, no ale zrobimy sobie. I pokażę, jak zrobić to, jak użyć, że rola wykryje, że powinna się wykonać na tym serwerze, a na tym się nie powinna wykonać. I jak tego użyć? Można to zrobić za pomocą playbooka, czy napisać osobne playbooki osobne playbooki dla każdego serwera, albo zrobić to inteligentnie poprzez filtry. Czyli wyfiltrować sobie, na jakiej grupie hostów się znajdujemy obecnie. Jeżeli się na tej znajdujemy, no to wtedy sobie warunek damy, że na tym serwerze wykonaj to, to, to i to i to, a tego nie wykonuj. No dobra, no ale to zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Odcinki nigdy nie będą edytowane. No, niestety nie mam na to czasu, nie będę wycinał z nich nic, przerabiał. Także no, błędy, które będę popełniał, będziecie widzieć, będę je poprawiał na bieżąco. Będziemy się razem uczyć, przypominać sobie pewne rzeczy. No ale z braku czasu na YouTube będą trafiać tylko nieedytowane, czyli to, co jest, jak leci, jak jest nagrywane, tak będzie wrzucane. Także dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Podejrzewam, że za tydzień. Tak. Także trzymajcie się, cześć.